Przeszedłem wszystko w koło, cały dom dokładnie i z zewnątrz, i w środku, no i trzeba robić i to, mówiąc po góralsku, jak na warce, bo to już, jak z dachu nie ma, to może być z tym bardzo, bardzo kiepsko. No, fajnie będzie wyglądać, jakby to gąta mi przykrył, nie? Bo jest to dach w kształcie półszczytowo-naczółkowym. Takie formy na Orawie na przykład są spotykane, tylko ostrzejsze są te dachy, to są łagodniejsze z racji klimatu. No jasne, żeby pasowało przy gątach, to by pasowało, żeby ten dach miał przynajmniej 45 stopni, nie? Ale on tego nie ma, nie możemy tak zrobić, ponieważ no jest to taki, a nie inny tradycyjny kąt, tu już w oryginalna wieńba dachowa, która jest w sumie w nie najgorszym stanie, tylko tam niektóre elementy by trzeba było powymieniać. No i, ale jakby się dało modrzewiowe gąty, modrzewiowe, metrówki, to dubelt, czyli podwójnie wtedy kryjesz. Będą ci proponować gąty tak zwane szczepane. Nie wiesz, bo nikt nie robi szczepanych gątów. To już jest historia. Komuś, jakiemu się chłopu chce wziąć kłotek taki okrągły i siekierą tak jak tort. Wiesz, jak się z tortu wykrawa te doklina, to tak się wykrawa te deszczułki, potem się je fuguje ręcznie, no od biedy by można było na jakiejś maszynie. Ale one, gdy były cięte siekierą, szczypane, czyli odszczypywały się, odlatywały same, to miały naturalną strukturę tej swojej powierzchni, bo nie było przecięte piło. I wtedy woda nie wsiąkała do tego, tylko ściekała znacznie sprawniej niż tego. No ale kto dziś takie coś zrobi? Robią na Orawie te gąty, to 60 cm, ale to robią tak na maszynie i tak zrobi, i tak na maszynie je porżnie, a potem szczotką drucianą, wiesz, po wierzchu, tak żeby było, że ha, słoje są. Bzdura, no cygaństwo, a kosztują dwa razy więcej praktycznie. Tu jesteśmy w stanie gąta modrzewiowego metrowego za 30 zł, Jezus kochany, za 3 zł sztukę nabyć, nie? A modrzew jest niesamowicie odporny, bez impregnacji na warunki zewnętrzne i on nie musisz na dach wyłazić przez x lat, po jakimś czasie dopiero jak wyjałowieją porządnie od słonka, rozpoleje deszcz, rozsłonko zaświeci, to je po prostu wyjałowi i wtedy je można zaimpregnować zewnętrznie. A teraz wracając tam, wiesz, do tych, w najgorszym stanie są te komory z tyłu, te dobudowywane, widać później tam, gdzie ta spiżarnia jest i to. I ja bym się z tym, nie, mówiąc po góralsku, nie cyrtolił z tym kawałkiem tylko tam, co jest najbardziej zgnite, tylko całe te komory, to nie jest taki wielki ten. Widać wyraźnie na połaci dachowej jest takie zgrubienie, gdzie się kończy dach oryginalny, stary, a gdzie był ten doklejony, nie? To tą całą część bym zrobił od nowa. Bo to masz zrobione, Szymek, szkieletówkę. No to jest wieńcówka na pewno, nie? W koło. Nie reglówka, tylko wieńcówka, czyli ściany z trzeciaków tak zwanych, że rdzeń w środku zachowany, no okrzesane się od siekiery, są stropy. Widać jeszcze oryginalnie, wszystko od siekiery jest zostawione, nie od hebla, nie od tego, jak było. I po prostu wtedy byśmy całą tą tylnią część, jakbyś na to subwencję znalazł, a myślę, że konserwator się na to zgodzi, to by się odtworzyło w takim stanie, jak jest tą komórkę i tą część wyjściową tam na ten tylny ganek. No. A dach, jak się pokryje tymi gątami, koryta, czyli jest w sumie jedno koryto. To jest najbardziej newralgiczny punkt, czyli to, gdzie się... My nazywamy koryta, po fachowo się kosze to. To trzeba po prostu zrobić ze skosów gątów skośnych, zawinąć, pod spód się do bitumicznej, porządnej papy ze dwie warstwy i to koryto nie przecieknie
I co jest jeszcze ważne? Masz na gącianym dachu, jest przy zmianie pór roku. Przyjdzie u was radą pokurzy tu, nie? Przepraszam, znowu mówię po górach. Znaczy dużo lubi śniegu spaść, nie? Bo wiem, jak były komunikaty z ostatniej zimy. To potem w marcu albo przyjdzie ocieplenie, to w dzień grzeje słonko, topi się, leje, w nocy zamarznie. I w tych korytach często, jak są z blachy zrobione, zamarza wtedy woda pod tym śniegiem, a na drugi dzień, jak zacznie znowu topnieć, to ten lód tam robi tamę. I ta woda nie odchodzi i zaczyna się pchać pod grunty. I leje się w całej chałupie, nie wiesz, z którego miejsca w końcu. No. No i tamte kawałki pował, które są w tych izbach, tamtych tylnich, trzeba będzie wymienić. Na pewno, bo są zmaltretowane, już widać, musiało się tam fez po prostu lać. Ale jasne, że jak się robi cokolwiek z domem, to się go niby zaczyna od dołu. W tym wypadku trzeba zacząć od góry i zabezpieczyć sprawę, przykryć. A no, tej substancji najoryginalniejszej, najstarszej trzeba zachować jak najwięcej, uważam zresztą. Bo tu w tych miejscach, gdzieście się mieszkali jeszcze nie tak dawno, to tu nie jest źle. No, gorzej jest tych niezamieszkałych. Nie ma nic gorszego na drewniany dom, na jakikolwiek dom, jak jest niezamieszkały.